Wideo zostało utworzone w ramach projektu kursu Budynki Inteligentne na Politechnice Wrocławskiej. Przy pierwszym uruchomieniu programu ETS4 należy utworzyć nową bazę danych. Można to zrobić klikając utwórz nową bazę danych w zakładce szybkie działania w widoku ogólnym programu. Nazwa bazy danych musi się składać z jednego członu. Z tego powodu wpisujemy budynki inteligentne z myślnikiem dolnym. Po utworzeniu nowej bazy danych należy stworzyć nowy projekt. Tą operację można wykonać klikając utwórz nowy projekt w zakładce szybkie działania w widoku ogólnym. Przy tworzeniu projektu należy wybrać sposób adresowania urządzeń. Dla małych projektów w zupełności wystarczy adresowanie dwupoziomowe. Teraz można zamknąć automatyczne otwarte okno projektu i przejść do importu plików wykorzystywanych urządzeń. Pliki urządzeń można zaimportować klikając Import urządzeń w zakładce Szybkie działania w widoku ogólnym. Spowoduje to uruchomienie kreatora, w którym należy wybrać plik importowanego urządzenia. Opcjonalną lokalizację zapisu pliku urządzenia do nowego formatu, aplikacje zapisane w pliku oraz dostępne języki. Po ustawieniu wszystkich opcji należy zatwierdzić import urządzenia. Import może trwać nawet kilkanaście minut. Dla części urządzeń podczas operacji importu konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych aplikacji zewnętrznych do ustawiania parametrów urządzenia. Import należy wykonać dla każdego urządzenia. Aby parametryzacja urządzeń w dalszej części projektu odbywała się w języku angielskim, należy wybrać ten język jako preferowany język produktu. Tę opcję można wybrać w ustawieniach programu ETS w menu ustawienia języka. W tej chwili można przejść do tworzenia projektu. W przeglądzie projektu należy dwukrotnie kliknąć w nazwę utworzonego wcześniej projektu. Na początku należy zdefiniować budynek, część budynku, piętro oraz salę, w której znajdują się programowane urządzenia. Dokonuje się tego za pomocą lewego przycisku okna budynki po zaznaczeniu nowo tworzonych struktur. Po zdefiniowaniu pomieszczenia można dodać do niego urządzenia. W tym celu trzeba zaznaczyć pomieszczenie i kliknąć przycisk Dodaj urządzenia. Pojawi się wówczas okno z aplikacjami zaimportowanych do programu urządzeń. Często aplikacje mają taką samą nazwę, jednak mogą różnić się np. wersją firmware'u programowanego urządzenia. Wynikające z tego niezgodności mogą pojawić się dopiero po zaprogramowaniu urządzenia. Urządzenia dodaje się do konkretnego pomieszczenia metodą przeciągnij upuść. Po dodaniu urządzenia należy przypisać mu adres fizyczny. Czynność to można wykonać w oknie parametrów w zakładce właściwości po prawej stronie programu. Kolejną czynnością w tworzeniu projektu jest parametryzacja urządzeń. Aby tego dokonać dla danego urządzenia, należy zaznaczyć wybrane urządzenie oraz przejść do zakładki Parametry w środkowym oknie. Opis parametrów dla każdego urządzenia można znaleźć w jego dokumentacji użytkowej. Poszczególne urządzenia sparametryzowane są następująco. Dla ściemniacza. Jasność świecenia pierwszego kanału ściemniacza jest stopniowo ustawiana przy zmianie. Za pomocą jednobitowego obiektu komunikacyjnego można wybrać predefiniowane jasności, to znaczy sceny świetlne. W projekcie są to 40% dla wartości 1 oraz 80% dla wartości 0. Drugi kanał ściemniany jest natychmiastowo. Dla przycisku.
Pierwsze pole ma przypisaną funkcję ściemniania. Drugie oraz trzecie pola mają przypisane funkcje załączania. W stanie spoczynku na wyświetlaczu pokazywana jest pojedyncza strona informująca o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu. Dla czujnika obecności. Czujnik pracuje pojedynczo, kontrolowany jest pojedynczy kanał ściemniacza. Wyjścia obecności, monitoringu oraz aktualnej jasności są nieaktywne. Czujnik pełni rolę sterownika oświetlenia. Urządzenie aktywowane jest z zewnątrz. Zadana wartość jasności to około 200 lumenów. Alternatywna zadana wartość jasności to około 400 lumenów. Wybór sceny na pilocie powoduje wysłanie jednobitowego telegramu. Obydwa kanały pilota sterują zewnętrznym urządzeniem oraz kontrolowane są dwie grupy naraz. Komunikacja urządzeń odbywa się poprzez ich obiekty komunikacyjne pogrupowane wewnątrz grup adresowych. W celu ustawienia komunikacji należy w oknie Adresy grupowe dodać grupę główną. Następnie do grupy głównej należy dodać grupy adresowe odpowiadające pojedynczym funkcjom zestawu urządzeń. W ramach tego projektu są to grupy pełniące funkcje załączania, wyłączania pierwszego kanału ściemniacza, ściemniania i rozjaśniania pierwszego kanału ściemniacza, załączania czujnika obecności oraz drugiego kanału ściemniacza, kontrolowania drugiego kanału ściemniacza przez czujnik obecności, oraz wyboru scen świetlnych lub zadanej wartości w regulacji jasności oświetlenia. Obiekty komunikacyjne urządzeń umieszcza się w odpowiednich grupach adresowych metodą przyciągnij-upuść. Obiekty komunikacyjne w danej grupie muszą komunikować się za pomocą telegramów o takich samych rozmiarach. Obiekt wysyłający może znajdować się tylko w jednej grupie adresowej. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, komunikacja nie będzie działać prawidłowo. Załączanie oraz ściemnianie pierwszego kanału ściemniacza może odbywać się z drugiego kanału pilota lub pierwszego pola przycisku Jung. Załączanie czujnika obecności może odbywać się z pierwszego kanału pilota lub drugiego pola przycisku. Wybór sceny świetlnej może odbywać się za pomocą przycisków wyboru sceny świetlnej na pilocie lub z trzeciego pola przycisku. Na końcu należy zaprogramować urządzenia. Czynność tą należy wykonać dla każdego urządzenia oddzielnie. Można to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu oraz wybierając opcję Programuj wszystko z menu Programowanie. Po wykonaniu tej czynności należy nacisnąć przycisk programowania na wybranym urządzeniu.
Programowanie całości urządzenia konieczne jest jedynie po zmianie ADS-u. Gdy ADS jest już zaprogramowany, wystarczy wybrać opcję Programuj aplikację, by zmienić program wybranego urządzenia. Po krótkim naciśnięciu górnej lub dolnej części pierwszego pola przycisku Jung zapalany lub gaszony jest pierwszy kanał ściemniacza. Po długim naciśnięciu górnej lub dolnej części pierwszego pola przycisku Jung rozjaśniany lub ściemniany jest pierwszy kanał ściemniacza. Krótkie naciśnięcie górnej lub dolnej części drugiego pola przycisku Jung powoduje aktywację pracy regulacji jasności świecenia drugiego kanału. Wciśnięcie górnej lub dolnej części trzeciego pola przycisku Jung powoduje wybór zapisanej jasności świecenia dla pierwszego kanału i wybór zadanej jasności świecenia dla regulacji drugiego kanału. Po krótkim naciśnięciu górnego lub dolnego przycisku kanału 2 pilota zapalany lub gaszony jest pierwszy kanał ściemniacza. Po długim naciśnięciu górnego lub dolnego przycisku kanału 2 pilota rozjaśniany lub ściemniany jest pierwszy kanał ściemniacza. Krótkie naciśnięcie górnego lub dolnego przycisku kanału 1 pilota powoduje aktywację pracy regulacji jasności świecenia drugiego kanału. Naciśnięcie jednego z przycisków wyboru scen na pilocie powoduje wybór zapisanej jasności świecenia dla pierwszego kanału i wybór zadanej jasności świecenia dla regulacji drugiego kanału. Magistrala KNX zasilana jest z modułu programowania połączonego z zasilaczem. Poszczególne urządzenia wpinane są do magistrali KNX równolegle. Wyjście ściemniacza 230 oraz zasilacz magistrali podłączone są równolegle do sieci 230 V przez układy wyłącznika. Z linią zerową połączone są również równoległe zimne zaciski wyjść poszczególnych kanałów ściemniacza oraz po jednym zacisku z żarówek. Do zacisków gojących wyjść poszczególnych kanałów ściemniacza podłączone są pozostałe zaciski żarówek. Mamy nadzieję, iż ten krótki tutorial wideo pozwoli Wam zrozumieć podstawy KNX oraz programu ETS.